Siema, siema, widzu. Dzisiaj budujemy dworzec kolejowy. Zapraszam. Zbudowałam na razie podstawę naszego dworca. Tutaj mamy schodki, a tam mamy podpory, no, pod następne płytki i elementy. Przez następne kilka minut budowałem mur. Sami zobaczcie, jak mi to poszło. Pewnie zastanawiacie się, co ja tutaj w ogóle robię. To jest, uwaga, uwaga, podstawa i na tym będzie cały budynek spoczywał. Tu będzie jeszcze jedna warstwa płytek, żeby wiecie, pociąg jest wysoki i też podwozie jest wysokie. No i żeby łatwiej było po prostu wsiąść i wysiąść, to tak zrobiłem. Aktualnie wziąłem się za układanie płytek. Właśnie już na sam budynek. No i było z tym trochę zabawy, trochę musiałem te kolumny poprzekładać, ale finalnie myślę, że wyszło naprawdę dobrze. To jest tak naprawdę podłoga do naszego budynku, do naszego dworca. No było z tym trochę problemów. No i to też nie będzie tak kolorowe, bo na to przyjdą tile. Teraz biorę się za ściany zewnętrzne. One nie będą tak od razu przy samej krawędzi. Przed będzie peron, pierwsze 4 study, tak jak Wam teraz pokazuję tutaj. No i za tym będzie ściana. No i z tyłu też ściany nie będzie, będzie to otwarte. Witamy po godzinie, mamy już ściany. No i teraz też chciałam Wam pokazać rozmieszczenie niektórych pokoi, które tutaj ewentualnie będą, bo będzie coś na pewno. Na tym piętrze będą schody na wyższe piętro, bo będą dwa, hol, kasa oraz toaleta. Teraz ogólnie naszą konstrukcję trzeba obrócić, żeby wziąć się za tajlowanie podłogi. Dobra, obrócone, tam będą schody, więc tam trzeba nie tajlować. No i ogólnie trzeba też dać krzesła. Od razu lepiej. Podziwiam magię montażu, to tajlowanie zajęło mi z 5 minut, a Wy to widzicie w 12 sekund chyba. No i tak to wygląda wszystko po wytajlowaniu podłogi. Oczywiście tutaj szczelina została, bo nie wymierzyłem tego i nie mam odpowiednich elementów. Z takich małych to mam jedynie tile 1x1, ale ich mam za mało, żeby to tutaj zrobić, więc na razie to po prostu tak musi wyglądać. No dobra, obróćmy magicznie z tej perspektywy w tą i bierzmy się za tajlowanie peronu. Tutaj nie będę tajlować jakby całego, bo nie mam tylu elementów, tylko krawędzie. No wiem tutaj, że jest duża zmiana kolorystyczna, ale już na to nic niestety nie poradzę, bo nie pomyślałem o tym wcześniej niestety. No i widzowie, my nawet w dzisiejszym odcinku nie zrobimy dachu, bo jeszcze brakuje jednej warstwy bricków. Nie przemyślałem tego, że te drzwi są takie wysokie. No i trzeba też wziąć się za detale. Już tutaj zrobiłem budowlańców w środku i też za kasę. Też zaraz ją zrobimy. Ale widzowie, sami powiedzcie, że ten klocek robi tutaj olbrzymią robotę. Dobra, kasa zrobiona, mamy tutaj takie duperele jak kasa, po prostu bilet, lada, zegar oraz gazeta, takie rzeczy po prostu wiecie, które są w takich miejscach. Trzeba jeszcze tutaj dodać figurki i wszystko będzie wyglądało nawet ok. No i widzowie, efekt finalny na dzisiejszy odcinek będzie też odcinek drugi, gdzie będziemy to wszystko ulepszać, poprawiać, wiecie o co chodzi, dodałem figurki i sami zobaczcie zdjęcia.